czas. Mam taką prośbę, abyśmy wspólnie oddali ten czas i wszystko, co się będzie działo przez te piękne wydarzenia i pomodli się razem. Maria, tobie oddajemy siebie, chronimy się w twoim płaszczu, pod twój płaszcz. Zawierzamy się tobie, abyś ty rozpalała w nas też miłość do Jezusa, do twojego Syna, abyś wymawiała do nas Ducha Świętego, bo gdzie ty jesteś, zostanie Duch Święty. I abyś nas chroniła też przed wszystkim, co chciałoby rozbić też, Boże, naszą koncentrację. Pod twoją obroną uciekamy się, święta Boże, Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Dziękujemy. Śpiewamy jeszcze pieśń. Yeah.
A teraz już chciałabym, żebyśmy wszyscy bardzo też jeszcze raz ciepło i gorąco powitali naszych szanownych gości. Siostrę Tomaszę, która przyjechała z ojcem. Pani Ewelina, która będzie nam tutaj tłumaczyła, abyśmy też wszystko rozumieli. Ojca Johna, który nam tutaj chciał wskoczyć na podium. Hello. Jak się masz? Dobrze. Nie. Będę pokolony Jezus Chrystus. Amen. So we're going to make a sign of the cross. Wykonamy teraz znak krzyża. We're here in the name of the Father, Ojca, and of the Son. Amen. Can you sit down, please? Proszę usiąść się. Gorąco teraz jest. Welcome to Africa. Witamy w Afryce. So it's a pleasure to be here. A jest to przyjemność, że tutaj jestem. Omsza. Krasnobród. And see all of you saints of God. I widzieć was wszystkich świętych Boga. And when I speak about that, people are afraid. A kiedy to mówię, ludzie się obawiają. That's what we're supposed to be. Ale tam tacy mamy być. And that's what St. Paul is always insisting. He says, I visited the saints. I to, co mówi nam święty Paweł, ja odwiedziłem świętych. And the saints prayed for me. Niech święci się za mnie modlą. And the Holy Spirit asked me to go. Duch Święty powiedział mi, abym poszedł. So we are saints on the journey. Jesteśmy świętymi, którzy są w podróży. We have not arrived. I jeszcze nie przybyliśmy do celu. We are on the way, but you are not the same as people who are not baptized. Więc ciągle jesteśmy w drodze, ale nie jesteśmy tacy sami jak ludzie, którzy nie zostali ochrzczeni. Even when we fall, we are the same sinners. Nawet jeżeli upadamy, to jesteśmy świętymi grzesznikami. So still we have a program, we can still become saints. Więc ciągle jest dla nas plan, abyśmy stali się święci. How many received Holy Communion today? Jak wielu z was przyjęło dzisiaj Komunię Świętą? One, two, three. Raz, dwa, trzy. So, those of you who have not yet received Holy Communion, you are still a little bit in purgatory. A ci z was, którzy jeszcze nie przyjęli Komunii Świętej, są ciągle w pogaństwie. W czyśćcu. So, but we have come out. Ale musimy wyjść stamtąd. So, all of us must say, we want to see that the next popes, especially those of you who are young, the next popes are going to announce many saints. Więc ci z nas, którzy są szczególnie młodzi, papież musi ogłaszać tych nowych świętych. Następni papieże muszą mieć dużo pracy, aby ogłaszać kolejnych świętych. Yes, so you are among those. Więc jesteście wśród tych osób. So we have to avoid sin. Musimy unikać grzechu. So that's why talk on we are filled with the Holy Spirit. Dlatego więc mówimy, że jesteśmy wypełniani Duchem Świętym. It is the title that many organizers now for retreats are giving to the whole world. Dlatego jest organizowane wiele rekolekcji na całym świecie. And this was said by Pope Francis. I to było powiedziane przez papieża Franciszka. Last year when we were celebrating the renewal in the church. Zeszłego roku, kiedy obchodziliśmy odnowienie w kościele. And renewal in the church is not just only small groups. A
A odnowa w kościele to nie jest tylko mała grupka. It's the whole of the Catholic Church. Ale jest to cały kościół katolicki. And all the Christians. I wszyscy chrześcijanie. And the Muslims. I muzułmanie. And the Buddhists. I buddyści. All humanity must change. Cała ludzkość musi się zmienić. Because that's what we are created to be here. Ponieważ po to zostaliśmy stworzeni. As governors of this land. Jako zarządcy tej ziemi. We must become people who are ruling this earth on behalf of God. Mamy być ludźmi, którzy zarządzają tą ziemią w imieniu Boga. And the resources on this earth also belong to us. A także zasoby tej ziemi należą do nas. We are not supposed to be governed by anything. Nic nie powinno nami zarządzać. But the difficulty that the humanity did not understand was that we have the freedom to choose. Ale trudność, której ludzkość nie zrozumiała, to, że mamy wolność wyboru. To choose either to be in heaven or to be in hell. Wybrać, czy chcemy być w niebie, czy w piekle. There are two kingdoms. Są dwa królestwa. Hell and heaven. Piekło i niebo. So you can start living in your house, being in hell or in heaven. Więc masz żyć w swoim domu jak w piekle albo jak w niebie. Amen. So once you begin to tell your wife, you stupid woman, then you have entered that, you have entered hell already. Więc kiedy zaczynasz nazywać swoją żonę głupią kobietą, to zaczynasz wchodzić w królestwo piekła, piekielne królestwo. And if you woman, you go and start your own prayer for your husband, you say, oh God, my husband is a drunkard, you are in hell already because you are not praying well. Więc także ty, kobieto, jeżeli modlisz się za swojego męża, to jest taki pijak, ty także jesteś w piekle. Your husband is a child of God. Your wife is a child of God. Your children are children of God. Twój mąż, twoja żona, twoje dzieci są dziećmi Bożymi. Then we can qualify the way we act. I przez to mamy w sposób, w jaki się zachowujemy. If you are a child of God, and you drink, you drink every, you become drunkard. Dlatego, jeżeli pijemy, to zaczynamy być pijakami. But that's a quality that does not stop you from being a child of God. Ale to nam nie przeszkadza w tym, aby być dzieckiem Boga. I am John Baptist Bashobora, but first and foremost, I am a child of God. Ja jestem Jan Baptist Bashobora, ale przede wszystkim jestem dzieckiem Boga. And when I was born from sin, I was born from above and they called me John Baptist. A kiedy urodziłem się z grzechu, kiedy urodziłem się z wysoka, nazwano mnie Jan Chrzciciel. So the Christian name is declaring you born from above. Więc to imię chrześcijańskie oznacza narodzony z wysoka. You're not the same as any other people. Nie jesteście tacy jak inni ludzie. You are born from above and you are a spirit body person. You are a spirit body creature. Jesteście narodzeni z wysoka, jesteście istotami duchowymi. So you are different from a dog. Więc jesteśmy inni niż psy. People are building hotels to sleep with the dogs. Ludzie budują hotele, w których śpią z psami. Sexually. W sposób seksualny. And people talk like dogs. I ludzie także zaczynają mówić w taki psi sposób. Once you begin to raise your voice in your house, quarreling with your wife or your husband or your children or your parents, then you are dogish. Kiedy zaczynasz w swoim domu podnosić głos na swojego męża, żonę, na swoich dzieci, to zaczynasz odzywać się w taki sposób psi. And you start there. Zaczynacie w ten sposób. A then the others say, oh. I nie odpowiadają. And people from outside begin to hear. I ci, którzy są na zewnątrz, mogą to usłyszeć. That you are quarreling. Że się kłócicie. And the children go, oh. I dzieci tak odpowiadają. That's not what we are created to be. I nie po to zostaliśmy stworzeni. So, before our theme,
that we have now is we are filled with the Holy Spirit. Więc temat, w którym będziemy się poruszać, to jest wypełnienie Duchem Świętym. And the Holy Spirit is the third person in one God. A Duch Święty jest trzecią osobą boską. So before we understand this, we need to go back to the Old Testament and know where we come from, who are we on this earth, and what are we supposed to do and be. Zanim pójdziemy dalej w tym temacie, musimy wrócić do Starego Testamentu, aby zrozumieć, skąd jesteśmy i po co tutaj jesteśmy. Did you come with your Bible? Czy macie ze sobą swoje Biblię? Because I hope you are not because Catholics don't think they need the Bible. Ponieważ katolicy myślą, że oni nie potrzebują pisma. They must hear from Father. Oni będą słuchać Ojca. God's church. Hear the word of God and come back. Że oni idą do kościoła, słuchają Słowo Boże i wracają. Do only what the priest tells you. Robią, co ksiądz każe zrobić. Make a sign of the cross. Zrobią znak krzyża. Stand up. Staną. Sit down. Usiądą. Sing. Śpiewają. Come for Holy Communion. Idą po świętą komunię. Go home. Komunię świętą i idą do domu. As if it is a wedding day of the Polish people. A to tak jak jest na ślubie polskich ludzi, Polaków. Lebo, lebo, i w prawo, i w lewo, i w górę, i w dół. No, it's more than that. A to jest coś więcej. Do you remember that? Lebo, is it? I w prawo, i w lewo, i w górę, i w dół. Prost, drink. At least you go home somewhere. Niektórzy z was idą do domu. I don't know how you. I would like to see when these people are going home after this. Ja chciałbym zobaczyć tych ludzi, którzy idą po takiej imprezie do domu. They will be really będą naprawdę wypełnieni. At home. W domu. After they have done that, you will see they are no longer walking normally. Zobaczycie, że jak oni wracają do domu, to oni idą prosto. I w prawo, i w lewo. So, we need to be drunk of the Holy Spirit. My mamy być pijani Duchem Świętym. So, if we say we are filled with the Holy Spirit, what do we mean? Jeżeli mówimy, że jesteśmy wypełnieni Duchem Świętym, co mamy na myśli? This is not our own making. To nie przez nas samych. And when the Pope says we are filled with the Holy Spirit. A kiedy papież Franciszek mówił, jesteśmy wypełnieni Duchem Świętym. He's calling us to act. To wzywa nas do zachowywania się. He's calling us to live here on this earth in accordance to what we're supposed to be. Abyśmy żyli na tej ziemi w sposób, w jaki nas powołano. And God is our Father. A Bóg jest naszym Ojcem. And He's showing every parent what we should be. Pokazuje każdej osobie, każdemu rodzicowi, jacy powinni być. He's a loving father. Jest kochającym ojcem. And he made sure that he will share his love with spirit beings. I mamy mieć pewność, że dzielimy tę miłość z innymi. The word of God tells us first he created heaven. Słowo Boże nam mówi, że na początku stworzył niebo. He put, he put beings whom we call angels. I stworzył stworzenia, które nazywamy aniołami. They were lower than him, but not God. One były niżej niż on i nie były Bogiem. Now he said, let me do more. Później powiedział, uczynię więcej. He created the earth. Stworzył ziemię. And what it put there. Children. I chciał na tej ziemi, aby tam były jego dzieci. Son and daughter. Synowie i córki. And he called them Adam. I nazwał ich Adam. So the word Adam does not talk about only man and woman. I mean man. It's talking about humanity. Adam means humanity.
Więc słowo Adam nie oznacza tylko mężczyznę, ono oznacza ludzkość. But God wanted to activate this in a relationship. Ale Bóg chciał, żeby tam była pewna relacja. That's why later on he made sure he separated that human, the female and male. Dlatego stworzył kobietę i mężczyznę, że rozdzielił, że było kobieta i mężczyzna. So let us read Genesis chapter 1, verse 26. Więc przeczytajmy z Księgi Rodzaju, rozdział 1, werset 26. After creating everything. Potem jak Bóg stworzył wszystko. And it seems that God is a potter. I to wygląda, że Bóg jest malarzem. Even when he created heaven and earth. Potem nawet jak stworzył niebo i ziemię, he looked around, rozejrzał się and I think I need to do something better here. I stwierdził, że muszę coś tutaj lepszego zrobić. And verse 2 says, I'm just putting you back to the beginning, very beginning. Wracamy do początku. Chapter 1, verse 1 and 2. W wersecie pierwszym i drugim. He looked around and said, nie, I think I need to do better. Bóg się rozejrzał i powiedział, nie, chyba muszę zrobić coś więcej. And the Holy Spirit. I Duch Święty. And the Holy Spirit, according to the Bible, it is like a whirlwind. A Duch Święty, to co mówi Słowo Boże, jest jak wiatr. Things are in order. Water there, mountains there, everything. Wody, góry, wszystko. And then he spoke. I wtedy przemówił. It's a kind of when you are in the plane or you are on the sea, on the lake, on the sea. To tak jakbyście byli w samolocie albo byście byli na morzu. And there are waves. I tam są fale. Then there comes a time for being calm. I nadchodzi czas, kiedy to się wszystko uspokaja. And everything is in order, there is peace. I wszystko zaczyna mieć porządek, nastaje pokój. So when we receive the Holy Spirit, that's what should be happening to us. Więc kiedy my otrzymujemy Ducha Świętego, przyjmujemy Ducha Świętego, to powinno się w nas dziać. When the Holy Spirit hovered over what you have created, there was peace and order. Kiedy Duch Święty przyszedł na to wszystko, co zostało stworzone, nastał pokój. Fish on its side and you. Ryby po tej stronie. Animals, zwierzęta, góry, wszystko. And then God spoke. I wtedy Bóg przemówił. And when he spoke, everything could be identified. A kiedy przemówił, wszystko musiało być nazwane. And dostało tożsamość. Yeah, verse 26 says. Werset 26 mówi. Then God said, let us make human beings in our image. A wreszcie rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego nam. After our own likeness. Podobnego nam. So this is what we should know. Więc to powinniśmy wiedzieć. You and I, we are God's image. Ty i ja jesteśmy obrazami Boga. And we are supposed to act like God. I mamy zachowywać się jak Bóg. And God will show us how to act like Him. A Bóg pokazywał nam, jak mamy zachowywać się, tak jak On. And why does He create us to be His image and in His likeness? A kiedy stworzył nas na swój obraz i podobieństwo, He says, powiedział, let them have dominion over the fish of the sea. Niech oni dominują nad wszelkimi stworzeniami. The birds of the air. Ptakami na niebie. The tame animals. Nad bydłem. All the wild animals and all the creatures that crawl on the earth. Nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. So what are we supposed to do here? Więc co mamy tutaj robić? Have dominion over everything on earth. Mamy dominować nad wszystkimi tymi rzeczami na ziemi. So nothing should have dominion, nothing or the creatures should have dominion over you. Więc nic nie powinno panować nad nami. At least in the beginning, that's how it was supposed to be. Tak było na początku, tak powinno być. Verse 27. Werset 27. God created mankind
in his image, in the image of God he created them. Stworzył więc Bóg, and female he created them. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz. Na obraz Boży go stworzył. Stworzył mężczyznę i niewiastę. So he did not create lesbian and homosexual. Więc nie stworzył lesbijek i homoseksualistów. This came later. To pojawiło się później. To the a disorder. To już był nieporządek. To the sickness. Już były choroby. And this is brought about by us, humanity. A to zostało spowodowane przez nas, przez ludzkość. What you do with your child in the womb changes the child. To, co robisz ze swoim dzieckiem, kiedy nosisz je w swoim łonie, zmienia twoje dziecko. What you do when you are working changes everything in the child. Sposób, w jaki pracujesz, zmienia twoje dziecko. If you are always quarreling with your husband, your anger might affect your child. Jeżeli ciągle kłócisz się z mężem, ta złość może wpłynąć na twoje dziecko. If you are not taking care of your child when the child is in the mother's womb, you might give birth to a child who is not talking. Jeżeli nie zajmujesz się dzieckiem, które jest w twoim łonie, może się urodzić dziecko, które nie będzie mówić. So what we do with each other is very, very important. To, co robimy jedni drugim, jest bardzo ważne. It affects the child. Ma to wpływ na dziecko. So, those of you who are young, you are lucky. Ci z was, którzy są młodzi, są, mają szczęście. Your children are not going to be the same. They are going to be born healthy. Wasze dzieci nie będą takie same. One urodzą się zdrowe. Because we know what to do. Ponieważ wiemy, co mamy robić. We are not going to live on this earth as if we are just simple human, simple beings like dogs or like elephants. Bo nie żyjemy na tej ziemi, aby być tacy prości jak psy, jak słonie. So God blessed them. Verse 28. Werset 28, po czym Bóg im błogosławił. And God said to them, i mówiąc do nich, be fertile and multiply. Bądźcie płodni i rozmnażajcie się. Fill the earth and subdue it. Abyście zaludnili ziemię. Abyście zaludnili ziemię. So this is what we are. Have dominion. Więc tym jesteśmy. Over the fish. So have dominion over everything on this earth. Panujmy nad wszystkim, co jest na tej ziemi. So he didn't tell us to have dominion over one another. Nie powiedział nam, że mamy panować nad sobą nawzajem. Hello, husband, are you hearing? Mężowie, czy słyszycie? Hello, wife, are you hearing? Żony, czy słyszycie? You are supposed to relate with one another. Macie mieć relacje jedni z drugimi. And Jesus is going to tell us how to do this. He says, I cannot do anything without connecting with my Father. A Jezus nam pokazał, jak mamy to robić. Powiedział, że ja nie mogę nic zrobić bez łączności z moim Ojcem. And we cannot do anything without connecting with the Holy Spirit. A my nie możemy nic zrobić bez łączności z Duchem Świętym. So there is an interconnection in the family. Więc tam jest taka wewnętrzna łączność w rodzinie. Father, mother, children. Ojciec, matka i syn, dziecko. And now the devil is trying to break this. A diabeł próbuje to zniszczyć. I can see with, you can come here with your wife. Czy ja mogę poprosić Cię, żebyś przyszedł z żoną? Yes. So, here. Chodźcie tutaj. Spójrzcie teraz, odwróćcie się do ludzi. To jest święty sakrament. So you are not here by mistake. You are holy. Więc nie jesteście tutaj przez przypadek, jesteście święci. A holy sign, that's why you are blessed. Jesteście znakiem świętości, dlatego jesteście błogosławieni. Of the one whom we don't see. Tego, który jest niewidzialny. God. Boga. And the Bible says the Father loves the Son. A Biblia mówi, że Ojciec kocha Syna. And what God has put together, nobody should put asunder. I cokolwiek Bóg złączył, człowiek nie powinien rozłączyć. And what comes? I co następnie did you come with one of your children? Czy ktoś przyjechaliście tutaj z dziećmi?
No child here? Jakieś dziecko poprosi tutaj ojciec. You see? No child. No, chodź, chodź. Chodź. Aha, a. So you came later. Ty pojawiłeś się później. So this is the family. To jest rodzina. Father, Son, Holy Spirit. Ojciec, Syn i Duch Święty. Nobody should separate them. Nikt nie powinien ich rozdzielać. Amen? Amen. See? So if you separate them, więc jeżeli ich rozdzielisz, and there comes another woman, i przychodzi inna kobieta, sorry, it's only for acting. Can you come? To jest tylko scenka, tak? Poprosimy kobietę. Tak? So what happens? Co się dzieje? Can you help? Poprosimy pomoc. Ten mężczyzna to this woman, obiecał tej kobiecie, that nothing will separate them except death. Że nic ich nie rozdzieli poza śmiercią. And those of you who know, when a woman came into your family, death began. A ci z was, którzy macie to doświadczenie, wiecie, że jak przychodzi taka kobieta, to zaczyna się śmierć. The man began to talk in a different way. Mężczyzna zaczyna mówić w inny sposób. The woman and the child began to suffer. Kobieta i dziecko zaczynają so cierpieć. I'm not calling you that, I will bless you. So she became death. Więc nie nazywam cię tak, ale tutaj dla tej scenki jesteś nazywana śmiercią. Because he said, only what is going to separate us is death. So this one comes and takes over and becomes an ambassador of death into this family. Ponieważ było powiedziane, że tylko śmierć nas rozłączy. Więc jak przychodzi ta kobieta, to symbolizuje śmierć. And the woman is young. A kobieta jest młoda. Also looks for a man. I także szuka mężczyzny. So a man, can you help us? Jakiegoś mężczyzny. Sorry, we are evangelizing. Teraz ewangelizujemy. So, and now what is happening? So the girl. Co się dzieje? This child is going to suffer. To dziecko będzie cierpieć. He can come here and you pretend to love, to be a father. You will never be the father of this child. You are a step father. Możesz przyjść i udawać, że kochasz to dziecko, ale nie będziesz jej ojcem, będziesz ojczymem. And you are an ex-husband of this woman. A ty jesteś jej byłym mężem. I mean, if it will happen, it will never happen. To nigdy się nie wydarzy. So this child comes here. Więc to dziecko tu przychodzi. He knows you love him, you love the mother. She knows, but you are not father. Ono wie, że on kocha tą kobietę, ale nie jesteś jej ojcem. When she goes with you, she's afraid. She doesn't know what you might do. Kiedy idzie, ona do końca nie wie, co ma robić, bo się ciebie boi. So when she goes into the room, she doesn't know what might happen. Kiedy ona wchodzi do pokoju, to nie wie, co może się wydarzyć. So she's going to dream of a man very tall. Więc zaczyna cię widzieć jako takiego wielkiego mężczyznę. Zaczynają jej się śnić tacy wielcy mężczyźni, potwory. She's at home, but she's not at home. Jest w domu, ale nie jest w domu. Now she goes to you. Więc teraz idzie odwiedzić ojca. You are not the mother. Ty nie jesteś matką. She's going to see a tall woman. Ona widzi cię w ten sposób. So the girl says, I'm tired of being at home. Więc to dziecko stwierdza, że już ma dosyć bycia w domu. I look for the company in the evening. I szuka sobie towarzystwa. We sit together. We talk together. Siedzieć, because at home there is no love. Ponieważ w domu nie ma miłości. No love. We are supposed, we are created to be here, to be filled with the Holy Spirit love. A my jesteśmy tutaj, aby być wypełnionymi Duchem Świętym, czyli miłością. And there is a condition. Ale jest warunek. You do what God has asked you to do. Masz robić to, o co Bóg cię prosi, abyś robił. Let what man has put asunder not separate. To, co Bóg złączył razem, niech nie będzie rozdzielone. So there is going to be a change, compassion. Go home. Będzie nawrócenie, wracasz do domu. Yes. And then you can come. I ty możesz tutaj wrócić. Restoration. There is repentance. Jest nawrócenie. There is salvation. Jest zbawienie. God came in and said, "Where are you?" Bóg przyszedł i się zapytał, gdzie jesteś? They were hiding. Oni się chowali. They did not do what God asked them to do. Ponieważ nie robili tego, co mieli robić, o co Bóg ich poprosił. But God's plan must continue. Ale Boży plan musi być kontynuowany. So he called them back. Więc on ich wezwał z powrotem. Said, i powiedział, receive the Holy Spirit again. Przyjmijcie Ducha Świętego na nowo.
So you and I are in this situation. Więc ty i ja jesteśmy w tej sytuacji. We are people who have been restored into with the Holy Spirit. Jesteśmy ludźmi, którzy są odnowieni przez Ducha Świętego. Adam and Eve never lost heaven. Adam i Ewa nigdy nie stracili nieba. They lost the Holy Spirit. Oni stracili Ducha Świętego. And the Holy Spirit enables us to rule here on this earth and everything on this earth. A Duch Święty pomaga nam zarządzać tym wszystkim, co jest na tej ziemi. And the Holy Spirit can make us live longer than we are living now. I Duch Święty może pomóc nam żyć dłużej niż żyjemy teraz. Because the Holy Spirit makes us live a better life with one another. Ponieważ Duch Święty pozwala nam mieć lepsze życie z innymi. So you can go back. Możecie wrócić. Thank you for, yeah. Dziękuję. So that's what we are supposed to be on this earth. To kim jest, mamy być tutaj na tej ziemi. And all of us should be happy. I każdy z nas powinien być szczęśliwy. Because you and I have been born again. Ponieważ ty i ja zostaliśmy narodzeni na nowo. But the major thing is not to say I am born again Christian. Ale ważną rzeczą jest, aby nie powiedzieć, że zostałem narodzony na nowo jako chrześcijanin. You will hear that from the Pentecostals. To możecie słyszeć u zielonoświątkowców. Please don't misunderstand me. I'm not against ekumenism. Nie zrozumcie mnie źle, ja nie jestem przeciwko ekumenizmowi. But the Pentecostals, they stress born again. Ale zielonoświątkowcy ogłaszają, że są narodzeni na nowo. But the Catholic Church has been stressing kingdom of God. Ale katolicyzm mają królestwo Boże. And after Vatican II, people began to talk about born again, and they forgot we are here to be a kingdom of God. A po Soborze Watykańskim II, bo ludzie mówili, że są narodzeni na nowo, ale zapomnieli o Królestwie Bożym. And when Pope John XXIII opened the doors of the Basilica of St. Peter, a kiedy Jan XXIII otworzył drzwi Bazyliki Świętego Piotra, when people had come as representatives from the whole world, kiedy ludzie przyszli jako reprezentanci całego świata, including visitors, łącznie z odwiedzającymi, he said, let there be a new Pentecost and bring fire on the whole earth. On powiedział, niech będzie nowa pięćdziesiątnica i niech będzie ogień na całej ziemi. So it was not for only Catholics. Więc to nie było tylko dla katolików. The whole world needed to receive the Holy Spirit. Ale cały świat powinien przyjąć Ducha Świętego. So that people can be re-established as human beings and rulers of this earth. Żeby ludzie zostali ustanowieni jako zarządcy tego świata. And its resources and everything that is in it. A także zasobami tego świata, tego co jest na tym świecie. So, why do we have kingdoms? Dlaczego mamy królestwo? Because people wanted to make their own type of ruling over one another. Dlaczego nie mamy królestwa? Ponieważ ludzie zaczęli rządzić jedni drugimi. Why do we have religions? Dlaczego mamy religię? Because people wanted to find God by themselves. Ponieważ ludzie chcieli znaleźć Boga sami. The Tower of Babel. Wieża Babel. We are very intelligent. Jesteśmy bardzo mądrzy. We can make a robot. Możemy stworzyć roboty. That's what is happening even now. To się nawet dzieje teraz. Building the Tower of Babel. Budowanie wieży Babel. With our science to reach heaven without God. Żeby z naszymi naukowcami dosięgnąć nieba bez Boga. And God said, no, you cannot connect. Without me, your intelligence is hopeless. A Bóg mówi, że bez mnie wasza inteligencja jest nic nie warta. And that's what is happening. I to się teraz dzieje. Today. Dzisiaj. If we are not connected, if we are not ruled by the Holy Spirit, we finish one another. Jeżeli nie będziemy połączeni, nie będziemy prowadzeni przez Ducha Świętego, możemy zniszczyć jedni drugich. What is the Holy Spirit? Kim jest Duch Święty? An outpouring of God's love. Wylaniem Bożej miłości. And Jesus tells us the Holy Spirit is like rivers. A Jezus nam mówi, że Duch Święty jest jak rzeka. Rivers of water. Jak rzeka. You are thinking of all the rivers in Europe. Pomyślcie o wszystkich rzekach, które są w Europie. And the river Nile and all the rivers in Africa. A
także inne rzeki, które są w Afryce. Plus the Amazon. Amazonka. The South America. W Ameryce Południowej. And all the rivers and the lakes in the whole world. I wszystkie rzeki, jeziora na całym świecie. That is the Holy Spirit in your small heart. To jest ten Duch Święty w twoim małym sercu. Here. Tutaj. And if you get drunk with the Holy Spirit. A jeżeli staniesz się pijany Duchem Świętym. Cancer must run away from you. Przekleństwo musi od ciebie odejść. Rak musi od ciebie odejść. Yes. No headaches. Żadnych bóli głowy. The bones will dance with joy. Kości będą tańczyć z radością. No tiredness. Nie będzie zmęczenia. You will be drunk. Będziesz pijany. So we are going to live a moment, and it is now. That moment is now. I dochodzimy do tego momentu, który jest teraz. It was very touching for those of us who have been at mass. To było bardzo takie dotykające dla tych, którzy byli na mszy świętej. The parish priest explained the history of that parish. Proboszcz opowiadał historię tej parafii. That at one time Mother Mary came and said, "There is the glory of God here." Że Maryja przyszła i powiedziała, "Tu jest chwała Boża." And here did not mean in that place only. A to tutaj nie oznacza, że tylko w tym miejscu. Mother Mary was telling the whole world. Maryja mówiła całemu światu. There is the glory of God here on earth. Take it. Tu jest chwała Boża na tej ziemi. Weźcie to. Become holy. Stańcie się święci. You remember the story of the Samaritan of the wedding at Cana? Pamiętacie historię w Kanie Galilejskiej? Mother Mary went with Jesus. Maryja poszła z Jezusem. And the apostles. I apostołami. And they found this wedding was empty. I zobaczyli, że na tym weselu było pusto. People were drinking. Ludzie pili. They were eating. Jedli. But it was empty of the Holy Spirit. Ale byli puści, nie było tam Ducha Świętego. And Mother Mary being filled with the Holy Spirit. A Maryja była wypełniona Duchem Świętym. She, and you know how women are very conscious about the disorder in the family. A wiecie, jak my się martwimy o ten nieporządek, który jest w rodzinie. She told her son. Ona powiedziała swojemu synowi. There is something wrong here. Że tutaj jest coś nie tak. And I want to, please, men, don't kill me, but remember, when a woman speaks in a family, try to listen to what she's saying. A mężczyźni, jeżeli pamiętajcie, że jeżeli kobieta mówi coś w rodzinie, postarajcie się jej słuchać. And that's why women also must make sure you are holy women, because you have a very big role. A kobiety mają mieć pewne, że są takimi świętymi kobietami. The word of God says. Bo Słowo Boże mówi. That Adam. Że Adam. Was taken around. Został wzięty. And Adam was calling everything a name. I nadawał imiona wszystkiemu. Called the elephants and everything. Słonie. Can you imagine they were bowing before him? Możecie wyobrazić się sobie, jak oni kłaniali się przed nim. You are elephant, yes, jesteś słoniem, tak? Jest, you, tak? You are lion, yes, sir. Jesteś lwem. You are snake, yes, sir. Jesteś they were bowing tak, before him. Kłaniali się przed nim. So the Bible is very interesting, because when you call someone a name, that means you are above him. I Pismo Święte jest takie ciekawe, że jeżeli nadajesz komuś imię, to ten ktoś ma się przed tobą, kłania się przed tobą. Jesteś nad tą osobą. And God is a wonderful father. A Bóg jest wspaniałym ojcem. He was taking this man in the supermarket. On zabrał tego człowieka do supermarketu. He said, choose, you want to take this? I powiedział, wybieraj, chcesz to? Adam said, yes. Adam powiedział tak. You take this? Chcesz to? This? To? And then he said, okay? Powiedział, okay. And Adam said, no, kochanie. On powiedział, nie, kochanie, tato. I didn't see anyone who looks like me. Nie widziałam nikogo, kto by wyglądał jak ja. Said, okay, don't you worry. On powiedział, nie I'm going to do it. Ja to zrobię. And he made this man sleep. I on spowodował, że ten człowiek usnął. And then he came. Kiedy on przyszedł. And he removed Eve from the man. I stworzył Ewę z człowieka. Mężczyzny. And this man woke up. I kiedy ten mężczyzna się obudził, and he found there was someone who remembered who resembles him.
Zobaczył, że tam jest ktoś, kto jest do niego podobny. And remember in chapter 2. I pamiętajcie w rozdziale 2. Of Genesis. Księdze Rodzaju. The Bible tells us. Słowo Boże mówi nam, that God made human beings out of soil. Że Bóg stworzył człowieka z gleby. So he made them out of what he had already made. Więc stworzył go z czegoś, co już było stworzone. So he made us more beautiful than the rest. Więc stworzył nas jeszcze piękniejszymi niż reszta. I sometimes make a joke about me, about we the Africans. A czasami ja opowiadam taki dowcip o nas, Afrykańczykach. Do you know why you are, sorry, why you are so white? Wiecie, dlaczego jesteście tacy biali? You are created and on Friday God began to get tired. Bo byliście stworzeni w piątek, kiedy Bóg już był trochę zmęczony. So he created you very hard in a hurry. Więc stworzył was w pośpiechu. But for us, he said, no, I want them to do more. Ale dla nas powiedział, ja chcę tutaj, żeby było coś więcej. At first we were like this. Na początku byliśmy biali. And he changed us. A później zmienił nas na ciemny. So we don't need to go. During summer we don't need to go for a cream. The cream is always there. A więc nawet latem nie musimy smarować się żadnym kremem, bo on już tam jest. We don't need to eat a lot of chocolate. It's always there. Nie musimy jeść czekolady, bo już ją mamy. That is a joke. To jest dowcip. But God made sure he made us very, very handsome and very, very beautiful to look like him. Ale pamiętajmy, że Bóg stworzył nas pięknych, przystojnych, żebyśmy wyglądali jak my. And to act like him. I abyśmy zachowywali się tak jak on. And that's why we should read the Bible. Dlatego powinniśmy czytać Biblię. So that we know how to act like God and to be like God. Abyśmy wiedzieli, jak mamy się zachowywać jak Bóg. God, i działać jak on. God has given me an opportunity to take care of abandoned children. Bóg dał mi taką szansę zajmowania się dziećmi, które są porzucone. And the orphans. I sierotami. Those whose parents died because of sicknesses, because of war, because of AIDS, and now the abandoned children. Dziećmi, których rodzice umarli z powodu choroby AIDS, które zostały porzucone przez rodziców. Having to been taught by people who had finished being who were after World War I and World War II became priests and nuns. Ludzie, którzy po drugiej, po tym jak byłem nauczany przez ludzi, którzy byli w II wojnie światowej, przeżyli II wojnę światową. And the teachers in our schools. Księży, zakonnice i nauczycieli w szkole. And the parents. I rodziców. We copied how we thought it was the best way to look after the children. Myśleliśmy, że to był najlepszy sposób, w jaki mamy zajmować się dziećmi. A child makes a mistake. Dziecko popełnia błąd. And go, więc trzeba w ten sposób. Why did you do that? Czemu to zrobiłeś? Don't do that. Okay? Nie rób tego, dobrze? We thought it was the good method. Myśleliśmy, że to jest dobry sposób wychowawczy. But when God brought me these children, ale kiedy Bóg dał mi te dzieci, I started doing like that, i kiedy zacząłem zachowywać się w ten sposób, it was not working, zobaczyłem, że to nie działa. I began to say to the child, zacząłem mówić do dziecka. Kochanie. Kochanie. I know you have done something and you did not know this is the way you thought you should do it. Wiem, że zrobiłeś coś i nie wiedziałeś, że tak nie powinieneś zrobić. I'm sitting down. Teraz usiądźmy. Tell me why you did it. I powiedz mi, czemu tak zrobiłeś. You see, when I was going, okay. Widzisz, bo ja kiedy to robiłam, powiedziałam dobrze. But don't do that because it will cause this and this. Ale powiedziałam, nie rób tego, bo później będzie to i to. Agreed. Zgodzili się. Now every child I have now 13,000 children. Ja w chwili obecnej mam 13,000 dzieci. I don't beat anyone. I żadnego nie uderzyłem. I don't shout at them. Nie krzyczę na nich. And they are well behaved. I oni zachowują się bardzo dobrze. Love. Miłość. They know when to sit. They know when it's time for breakfast, it's breakfast. Oni wiedzą, że kiedy jest czas na śniadanie, to jest czas na śniadanie. And they know before breakfast they need to pray. Że zanim zaczną śniadanie, muszą się pomodlić. They know after that they need to take the plates to where they are washed.
a po śniadaniu muszą zanieść naczynia, żeby umyć. After wash their hands and go to class. A potem muszą umyć ręce i pójść do szkoły. And if it is time for lunch, they will not stay in class. They know it's lunch time. A kiedy jest czas na obiad, to nie zostają w klasie, tylko idą na obiad. And they know they can't run around. I oni wiedzą, że nie mogą biegać dookoła. And you can imagine, sometimes I have a class like this one. Wyobraźcie sobie, że czasami mam klasę, która jest tej wielkości. There is one class I have 185 children. W jednej klasie mam ponad 100 dzieci, 185 dzieci. Three teachers. Trzech nauczycieli. The children, they know class is for study. I dzieci wiedzą, że te klasy są po to, aby się uczyć. And church is church. A kościół to kościół. Wtedy mówimy do Boga. This is, it's amazing. To jest niesamowite. I am here now. Jestem tutaj teraz. They know their dad is away. Oni wiedzą, że ich tata jest and daleko. I don't know how they sense it. Nie wiem, jak one to wyczuwają. When I don't want to go to see them because I'm in a hurry, I pass only to see how they are doing. They can sense, oh, Father Bash, they come running. A kiedy się spieszę i nie chcę tam do nich zajeżdżać, tylko tak z daleka je widzę, one przybiegają i wołają, tato wasza wola. And the biggest punishment you can give to the children is not to touch them and say, I love you. A największą karą, jaką możesz dać dziecku, to nie dotknąć go i nie powiedzieć mu, kocham cię. Everyone wants that I touch their head. Każdy z nich chce, abym dotknął ich głowę. For them it's enough. Dla nich to wystarcza. And I think that's why I will not agree with the bishops and the preachers today who are going around telling us that we should not touch the Christians. Ja nie mogę się zgodzić z biskupami, z księżmi, którzy mówią, że nie powinniśmy dotykać ludzi. Jesus said, touch them. Jezus powiedział, dotknij. Let the believers touch them. Niech wierzący ich dotkną. And once they touch them, they will be healed. A kiedy zostaną dotknięci, będą uzdrowieni. So the touching, the laying hands on people is God's way. Więc dotykanie, kładzenie rąk na ludzi to jest Boży sposób. And I have noticed every time we lay hands on people. I zauważyłam za każdym razem, jak kładziemy ręce na ludzi. And please, when we lay hands on you, don't fall too fast. I proszę was, że kiedy kładziemy ręce na was, nie przewracajcie się za szybko. Although sometimes you cannot manage it. Chociaż czasami nie jest to łatwe się nie przewrócić. But if you fall, ale jeżeli upadniesz, stay there. To zostań tam. God touching your whole being. Bo wtedy Bóg dotyka całego twojej osoby. Healing your mind, healing your body, healing your spirit. Twój umysł, twoje ciało. He's giving birth to you. On rodzi cię. From what has been putting you down. On narodzi cię z tego, co cię dołowało. So this touching is very important. Więc ten dotyk jest bardzo ważny. But now the touching can be done by all of you. Ale teraz to dotykanie, ten dotyk może być przez każdego z was. Jesus said, I have given you what is from heaven and earth. Jezus powiedział, daję wam tego, co jest z nieba do na ziemię. Because you know the devil took away our power. Bo wiecie, że diabeł zabrał naszą moc. It's amazing when you continue to study the Bible. To jest niesamowite, bo kiedy czytacie Biblię. How did the devil take away our power to have dominion over this earth and its resources? Zobaczcie, jak diabeł zabiera tą moc, aby rządzić tą ziemią i jej zasobami. The devil is a fallen angel. Diabeł jest upadłym aniołem. After falling, he said, I'm going to make sure that also human beings fall. Po jego upadku on powiedział, ja się upewnię, że ludzkość także upadnie. And God allows these things to happen. A Bóg pozwolił, żeby się to stało. Because he has given you the power and he knows you can, if you remain connected with him, you will manage. Bo on wiedział, że jeżeli pozostaniecie w kontakcie z nim, to wam się uda. But at the same time, he, as a father, he allows you to make a mistake so that you can learn by mistakes. Ale wiedział także, że skoro jest ojcem, pozwala nam popełniać pomyłki, popełniać błędy. Recently I heard from a Salesian priest. Ostatnio słyszałam od księża Salesianina. He said there was always a young boy
coming passing by the parish there. Że tam był młody chłopak, który przechodził koło parafii. You know, you hear the matinees sometimes. I słyszeli takie dźwięki. So this boy was always passing by every time he reached by the parish. He said, on jechał na motorze i za każdym razem, jak przyjeżdżał koło kościoła, to był taki dźwięk. Now one day he got out of control. I któregoś razu nie kontrolował tego swojego pojazdu. Banged one of the houses there. Uderzył w jeden dom. Thank God he did not die. Na szczęście on nie umarł. But he lost the whole of the motorcycle. Ale stracił swój motor. And he has never done it again. I już więcej tego nie zrobił. The same as what God told Adam. To samo Bóg powiedział Adamowi. I have given you everything here. Daję ci tutaj wszystko. Everything belongs to you. Wszystko należy do ciebie. Rule the whole earth and everything in it. Rządź tym światem i wszystkim, co na nim jest. Kochanie. Ale kochanie. Don't touch there. Nie dotykaj tego. Okay, daddy. Dobrze, tato. I will not touch. Nie dotknę. And that spirit comes. I przychodzi ten duch. Hello. Mówi, halo. Why do you think about this daddy and mom? Co ty myślisz o tym tacie, o tej mamie? They are liars. To są kłamcy. You come and touch. Idź i dotknij. This child, God has given us this area and this area. Bóg dał nam ten obszar, stąd dotąd. This is your only territory. To jest twoje terytorium. You are not the governor of heaven and earth. Nie jesteś władcą tego nieba i ziemi. And he was speaking Polish. He said, rozumiesz? Jak mówisz po polsku, już rozumiesz? Zapytał się, czy rozumiesz? And then the boy and the girl said, tak, tak. I ten kobieta i mężczyzna powiedzieli, tak, tak. But when God was away, ale kiedy Boga nie było, pomyśleli, no spróbujemy dotknąć. I'm going to touch and see. Dotknę i zobaczę. But then was hearing the voice of God. Ale słyszeli ten głos Boga. Don't touch, you will die. Nie dotykaj, bo umrzesz. And then the other voice was saying, no, don't worry. A inny głos mówił, nie martw się. And eventually he touched. I w ostateczności dotknęli. Have you ever seen the child touching? Widzieliście dziecko, które dotyka? I sometimes tell the children at home. Czasami mówię dzieciom w domu. We can decide never to have AIDS in our country. Możemy nie mieć AIDS w naszym kraju. Only if you don't touch what he has told you not to touch. Jeżeli nie będziemy dotykać tego, czego nie powinniśmy dotykać. For instance, na przykład, unless you inject me with the injection of a man who is sick of AIDS, I cannot have AIDS. Chyba że ktoś mnie potraktuje zastrzykiem z AIDS, w innym wypadku nie będę go miał. Because I've decided to touch what God has told me not to touch. Ponieważ zdecydowałam się dotknąć coś, czego Bóg mi powiedział, żebym nie dotykał. Don't touch. Więc nie dotykajmy. No AIDS, don't touch. Nie ma AIDS, nie dotykaj. And even I think this sickness of hepatitis B and all these things, they are coming from our own sins. Ja myślę, że te choroby, które mamy, one pochodzą z naszych grzechów. Nadciśnienie. Skąd jest nadciśnienie? Spokojnie, go slowly. Spokojnie i wszystko idzie pomału. Yes. Have a rest. Odpocznij. And on Sunday rest. Odpocznij w niedzielę. So it is my prayer. Więc to jest moja modlitwa. That in future, że w przyszłości all of you will have very good business as Christians. Ci wszyscy z was, którzy mają dobre interesy, dobre or biznesy, your children, czy wasze dzieci, or your grandchildren, albo wasze wnuki, so that on Sunday, no work. Że w niedzielę nikt z was nie będzie pracował. Amen? Amen. Because God said, I want you to be like me. Ponieważ Bóg powiedział, chcę, abyście byli jak ja. On Sunday, rest. W niedzielę odpoczywajcie. No, 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 I want you. Nie, nie, nie. And then, and nowadays it is even terrible. Ja wiem, że czasami to jest trudne. There is computer. Są komputery. There is WhatsApp. Jest WhatsApp. The TV, the phones, everything. Telewizja, telefony, wszystko. I keep my phone on because on but also
not shouting, because I want to attend to people who are calling me. Ja mam włączony telefon. You can't imagine, you can't imagine in the morning how many calls that have been, the missed calls. Ojciec ma włączony telefon i wyobraźcie sobie, ile telefonów jest rano. If I were, nieodebranych połączeń. If I were to accept everyone, I would die. Jeżeli chciałbym z każdym porozmawiać, to ja bym umarł. But I allow them to put messages. Ale zgadzam się na to, żeby przychodziły wiadomości. Then in the morning I sort out those. Więc rano mogę zobaczyć. I start at 3 o'clock. When I'm praying for others, I sort some out. O trzeciej nad ranem, kiedy modlę się za innych, widzę właśnie niektóre te wiadomości. For other people. I modlę się za innych. At 4 o'clock back to bed. O czwartej wracam do łóżka. And when I wake up, more messages. I kiedy budzę się rano, tych wiadomości jest więcej. But God says, rest. Ale Bóg powiedział, odpocznij. Now, especially we, the young, you, the young people. Szczególnie wy, młodzi ludzie. You can see maybe this photo. Never to rest. Widzicie nawet tutaj, nigdy nie odpoczywa, ciągle coś robi. Always. Cały czas. And ladies, you're going to lose husbands. Panie, stracicie swoich mężów. Because you have got very beautiful hands. Ponieważ macie piękne dłonie. Now you are becoming ladies. A teraz stają się takie. Can you imagine a wife like this? Możecie wyobrazić sobie żonę z takimi dłońmi? Hello, women. Kobiety. You're in trouble. Macie problem. You have smooth hands. Macie takie delikatne dłonie. Spokojnie, you call. Spokojnie, skończcie. Limit. Zostawcie. Rest. Odpocznijcie. And now there is also something coming in. The nerves are getting tired. I nawet są rzeczy, które nam nawet nasze nerwy są zmęczone. The legs are getting tired. Nasze nogi są zmęczone. The shoulders. Ramiona. The brain. Mózg. The heart. Serce. We're supposed to rest. My mamy odpoczywać. There is time for breakfast. Jest czas na śniadanie. There's time for break. Jest czas na przerwę. Time for lunch. Czas na obiad. Time for break. Czas na przerwę. Back to work. Powrót do pracy. Rest at 5 o'clock. Odpoczynek o 5. Home. Dom. And rest at a certain time. I odpoczywać w międzyczasie. 9 o'clock. If 10 o'clock is a little bit too much. 9 czy 10 wieczorem czasami to jest za późno. A man is supposed to sleep at least 8 hours. Człowiek powinien spać przynajmniej 8 godzin. Now the young people sleep maybe 3 hours or 4 hours. A teraz hours. Młodzi ludzie może śpią 3-4 godziny. You're supposed to sleep 8 hours. A powinniśmy spać 8 godzin. We the old people maybe 7-6. A starsi ludzie może 7-6 godzin. But if you exaggerate, you will replace your leg. A jeżeli będziecie to przesadzać, to będziecie mieć sztuczne nogi. Plastic leg. Plastikowe nogi. Now they are going to make plastic breasts. A teraz robią plastikowe piersi. Eventually plastic brain. I w końcu będzie plastikowy mózg. Eventually become plastic. I w końcu sami będziemy plastikiem. God did not create plastic people here. A Bóg nie stworzył plastikowych ludzi tutaj. Takich sztucznych. We have to change. Musimy się zmienić. The Bible tells us, as long as people continue to walk with God, to walk according to the law, and to eat the bread that was given to them, they never broke their legs. Słowo Boże mówi, dopóki oni chodzą razem z Bogiem, dopóki słuchają Jego słowa, ich nogi nie będą złamane. They were with the word, the bread, and the priest. Że to ma być słowo, karmienie się chlebem i ksiądz. And they did not break their legs until they crossed over Jordan to the promised land. I oni nie łamali swoich nóg, dopóki nie przeszli przez Jordan do ziemi obiecanej. Now you and I, i ty i ja on a journey. Jesteśmy na naszej podróży. We need to walk with God. Mamy iść z Bogiem. And Holy Communion is very important. I komunia święta jest bardzo ważna. Confession of sins is very important. Wyznanie grzechów jest bardzo ważne. When you do so, you are filled with the Holy Spirit. I kiedy tak robisz, jesteś wypełniany Duchem Świętym. And you walk with God.
i idziesz z Bogiem. And you work not for God, but you work with God. I pracujesz nie dla Boga, ale z Bogiem. And once we work with God, we will never get tired. A kiedy pracujemy z Bogiem, nigdy się we'll nie never get tired of church. Nigdy nie będziemy mieli dość kościoła. Because in church we don't go see Father so and so. Ponieważ nie będziemy iść do kościoła, aby zobaczyć takiego czy takiego ojca. We go to come to church. Ale idziemy do kościoła, aby stać się kościołem. What is church? Czym jest kościół? People of God. Ludźmi Boga. So we the priest want to confess. Więc my księża chcemy wyznać. We thought we were the church. Myśleliśmy, że jesteśmy kościołem. And you are the lay people doing nothing. A wy jesteście świeckimi, nic nie robiącymi. It's not true. A to nieprawda. We are church. My jesteśmy kościołem. And we are not church goers, but church belongers. I nie jesteśmy tylko takimi, którzy chodzą do kościoła, ale takimi, którzy do niego należą. Interconnected. Połączeni. You know, some time back we went to one of the places in a convent of the monastery for the poor clerics, I think. Jakiś czas temu pojechaliśmy do zakonu. And there was a forest. I to było w lesie. And we had very nice phones. I mieliśmy takie dobre telefony. Wanted to communicate with the people who have left behind in our towns. I chcieliśmy skomunikować się z ludźmi, którzy zostali w naszym mieście. No connection. Ale nie mogliśmy się połączyć. And we asked the sisters. I zapytaliśmy siostry. Why are we not connecting? Czemu nie możemy się połączyć? Oh, they said forest. I powiedzieli, zapytaliśmy tych sióstr, czemu nie możemy się połączyć. One powiedziały, że przez las. When you are not with the Holy Spirit, you cannot connect with heaven. Kiedy nie jesteś z Duchem Świętym, nie możesz połączyć się z niebem. And the forest is sin. A tym lasem jest grzech. So we need to confess our sins. Więc musimy wyznać nasze grzechy. And if we confess our sins, a kiedy wyznamy nasze grzechy, we are filled with the Holy Spirit, jesteśmy napełnieni Duchem Świętym. And we are connected with heaven. I jesteśmy połączeni z niebem. We are interneting with God. Jesteśmy w takiej łączności z Bogiem. And interneting with each other. I w łączności z innymi, ze sobą. One of the ways to reduce sicknesses is loving God and loving one another. Jednym ze sposobów, jakich możemy zredukować te choroby, to kochać Boga i kochać siebie nawzajem. Yesterday we had a very beautiful gift. Wczoraj dostaliśmy taki piękny dar. We were invited by your family. Zostaliśmy zaproszeni przez jedną rodzinę. And it was very teaching. I to było bardzo takie nauczające. The babcias, babcia, they were seated there, siedziały w tym miejscu. They did not talk at all. One nic nie mówiły. They were happy to see their children. One cieszyły się, że mogą zobaczyć swoje and dzieci their grandchildren, i swoje wnuki and the visitors. I tych odwiedzających. That was healing, love. Dla nich to było uzdrawiające, to była miłość. They have given to their children that love. One dały tą miłość swoim dzieciom. And they see it being practiced. I widziały to w praktyce. So you could see people enjoying there. Więc one siedziały i cieszyły się z tego. No talk. Nie mówiły nic. They were, everything is in their heart. Wszystko było w ich sercu. And we are told, Mother Mary, when you got this connection, she meditated that in her heart. A my wiemy, że kiedy Maryja była w tej łączności, ona zachowywała wszystko w sercu. How often do you talk to God? Jak często rozmawiasz z Bogiem? How often do you hear God talking to you? Jak często słyszysz, że Bóg mówi do ciebie? We have no time. Nie mamy czasu. No time for God. Nie mamy czasu dla Boga. Too active. Jesteśmy zbyt zajęci. And God says, take a rest. A Bóg mówi, odpocznij. Admire me. Admire what I have done for you. Podziwiaj mnie i tego, co dla ciebie zrobiłam. And on Sunday, join all my children. A w niedzielę połącz się z innymi dziećmi. And rejoice together. I rozradujcie się razem. So the mass. Więc msza. We don't go to church to do mass. Nie idziemy do kościoła, aby zrobić mszę. We go to church to celebrate with the Son of God. Ale idziemy świętować z synami Boga. And he makes us sons and daughters of God by the power of his Spirit. A on czyni nas synami i córkami przez swojego Ducha. Mass is a Passover.
Msza Święta to jest Pascha. And when we go to mass, a kiedy idziemy na mszę, we're not going there to be in the tail. Nie chodzi o to, żebyśmy byli teraz zabawiani. Siadamy i niech śpiewają dla nas. Here in Poland you're still lucky. Wy tutaj w Polsce macie ciągle szczęście. Because you don't employ someone to sing for you. Ponieważ nie zatrudniacie kogoś, aby dla was śpiewał. But in England, ale w Anglii, in America, w Ameryce, you know, you're an organist and a singer, you come, you put the songs, you sing. Ty przychodzisz, jesteś organistą, masz przyjść, zacząć śpiewać. But also in Poland there is a little bit of this. Ale nawet w Polsce mamy tego trochę. And all is one tune of Alleluja. I zawsze ten sam rytm Alleluja, ten sam brzmienie. This organist with a huge voice. Ten organista z tym takim głosem. Alleluja, Alleluja. And then you are sitting there enjoying life. I wy tak siedzicie sobie i się cieszycie życiem. Mass is heaven. Msza to niebo. And in heaven, if you read the book of Revelation, everyone is singing. A jeżeli czytacie Apokalipsę, to w niebie wszyscy śpiewają. I mean, quickly, I don't want to make it too long, because there are some babcias and dziadek here. Nie chcę tego przedłużać, bo tu są babcie i dziadkowie. I don't want to make you tired. Jeżeli chcę was zmęczyć. But let's look at what John saw in heaven. Co Jan widział w niebie? We can start, for instance, with chapter. You know, Christians had given up, all the Christians had given up because of persecution, because of so many things that were happening. Wiecie, tak wielu chrześcijan się poddawało z racji tych prześladowań, które się działy. And Jesus came and told John, don't you worry. A Jezus przyszedł i powiedział Janowi, nie martw się. So we read, well, let's read chapter 19. I czytamy w Apokalipsie Świętego Jana w rozdziale 19. John tells us that after one experience, Jan nam powiedział, że po doświadczeniu, I heard what sounded like the loud voice of great multitude in heaven saying. Potem usłyszałem, jak gdyby głos donośny wielkiego tłumu w niebie, mówiący. So what were they saying? Co to słowo mówi? Hallelujah! Alleluja. What does that mean? Co to znaczy? Praise the Lord. Chwalmy Pana. Chwała Pana. Chwała Pana. Salvation. Zbawienie. Glory. I chwała. And mighty taking to our God. I moc u Boga naszego. For true and just are His judgments. Bo wyroki Jego prawdziwe są i sprawiedliwe. He has condemned the great harlot. Bo osądził wielką nierządnicę. So He has defeated the devil. Więc pokonał diabła. And condemned it. Who corrupted the earth under harlotry? Co zniepravowała nierządem swym ziemią? He has avenged on her the blood of the servant. I zażądał od niej poniesienia kary za krew swoich sług. When you receive Holy Communion, kiedy przyjmujemy Komunię Świętą, dziadek, when you receive Holy Communion, kiedy przyjmujesz Komunię Świętą, you are beginning your salvation. To zaczyna się twoje zbawienie. You are beginning your healing. Zaczyna się uzdrowienie. Headaches. Głowy, oczy. Nose. Nos. Cheeks. Chest. Piersi, policzki. The blood of Jesus Christ is healing you. Krew Jezusa Chrystusa cię uzdrawia. And you, the babcias and the dziadek, you remember. A ty babciu i dziadku pamiętaj. We were taught that when you finish, when you receive Holy Communion, byliśmy nauczani, że po tym, jak przyjmiemy Komunię Świętą, you come back to your seat, wracasz do swojego, na swoje miejsce with a lot of peace, with a lot of peace, z takim pokojem, and you sit down, i siadasz, I mean, you kneel down, i klękasz, you thank God, i dziękujesz Bogu, thank you for coming to me, dziękuję za to, że do mnie przychodzisz, thank you for healing, dziękuję za uzdrowienie. And when you finish, a kiedy skończysz, you join others. Dołączasz się do innych. But nowadays we don't do that. Ale w dniach dzisiejszych już tego nie robimy. And there is a prayer. Jest taka modlitwa. After saying the Our Father. Potem jak mówimy Ojcze nasz. Deliver us, Lord. Uwolnij nas, Panie. From evil. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego. Give us peace.
i obdarz nasze czasy pokojem. And free us from distress. I uwolnij nas od złego. Heal us from psychological sicknesses. Uzdrów nas od wszelkich problemów psychologicznych. And bring peace into our hearts. I przynieś pokój do naszych serc. As we wait with joyful hope. Tak jak czekamy z radosną nadzieją. We wait in faith. Czekamy w wierze. And expectant. I oczekujemy. Like children. Jak dzieci. For the coming of our Lord Jesus Christ. Na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. My dear sister, my dear brother. Więc drodzy bracia i siostry. You can start your healing when you are waiting for the coming of Jesus Christ. Już możecie, wasze uzdrowienie może się rozpocząć, kiedy oczekujecie Jezusa Chrystusa. As the priest is preparing there. Kiedy ksiądz przygotowuje tam. You are waiting. Już czekacie. With expectant joy. Z oczekującą radością. For the coming of Jesus Christ. Na przyjście Jezusa Chrystusa. So joy is a healer. Więc radość jest uzdrawiająca. Na moje nadciśnienie. From tumors. Na moje guzy. From headaches. Na bóle głowy. Expectant joy. Oczekująca radość. Deliver us from all distress. Uwalnia nas od tych wszystkich stresów. But nowadays people don't wait with expectant joy. Ale teraz ludzie nie mają tej oczekującej nadziei. Some time back, I was having a walk. Jakiś czas temu byłam na spacerze. Here in this country. W tym kraju. And there came very wonderful people at the wedding. I przyszli wspaniali ludzie na wesele. Sister and her community had given me siesta. Say, Father, have siesta here. I oni powiedzieli, ojcze. A siostra powiedziała, że masz teraz czas na siestę, odpoczynek. I ja sobie tak uciekłam i poszedłem na spacer. And I landed in this church. I wylądowałam w tym kościele. Not dressed as a priest. Nie z koloratką jako ksiądz. And people were passing by. I ludzie przechodzili. Maybe refugee. Może. They were looking at me as a refugee. A myśleli, że jestem może. Uchodźcą. The parish priest came and looked at me. Proboszcz przyszedł, tak na mnie spojrzał. Went away. I sobie poszedł. So he found I was not a terrorist. No, myślał, że może, że nie jestem terrorystą. Zobaczył, że nie jestem terrorystą. So all of them were come very well dressed, you know. Some are walking like this and. Wszyscy byli tak pięknie ubrani, niektórzy tak spacerowali. Tak they even forgot kneeling before the Lord. No genuflection. I wiecie, oni nawet nie uklękli przed Najświętszym Sakramentem. And the mass done. I zaczęła się msza święta. Some of them were seated talking to one another. I niektórzy siedzieli, rozmawiali ze sobą. And it came for Holy Communion. I przyszedł czas na Komunię Świętą. I counted 250 people in that church. Ja policzyłam, że w tym kościele było 250 osób. I think 200 should have received Holy Communion. Ja myślę, że 230 osób przyjęło komunię. Only 7 went for Holy Communion. A 230, ale tylko 7 osób z tych wszystkich ludzi poszło do komunii. And one young girl. I jedna młoda dziewczyna. And I think she was a fiancée of a certain boy. I ja myślę, że ona była narzeczoną pewnego chłopca. Kiedy ona poszła po komunię, people started talking. Ludzie zaczęli gadać. And when she came back, a kiedy wróciła, some two girls, some who were fiancés, they would ask the boy, how can you receive Holy Communion now? The wedding is still on. Zapytali się, jak ty mogłaś przyjąć komunię? To jest ciągle wesele. Yes. They don't know because there is going to be rebo, drink and a powiedzieli, że zaraz będzie ślub, będzie impreza, będzie w prawo, w lewo i w górę i w dół. So what type of this wedding they were going to have, you think? Więc jakiego rodzaju ślub mieli mieć? It began in a wrong way. Już sam początek był zły. Because this is a communion with God. Bo to komunia z Bogiem. This is a sacrament of how God gave His Son. To jest sakrament tego, jak Bóg daje swojemu synowi kobietę. You remember when Jesus Christ was crucified? Pamiętacie, kiedy Jezus Chrystus był ukrzyżowany? And he died. I umarł. He breathed his spirit to the earth. Tchnął swojego ducha na ziemię.
and a soldier pierced him. I żołnierz przebił jego bok. And there came water. I wyszła woda. And blood. I krew. God was giving his son a wife. Bóg dawał swojemu synowi żonę. Who is the wife? A kim jest ta żona? You and me. Ty i ja. And you go back to the Old Testament. I wracając do Starego Testamentu. God gave his son a wife. Bóg dał swojemu synowi żonę. God gave Adam a wife. Bóg dał Adamowi żonę. And when God tells you to do what you should do, you have to do it. A kiedy Bóg mówi ci, co masz zrobić, powinieneś to robić. If you don't do it, you bring trouble into your life. Jeżeli tego nie zrobisz, będziesz miał problemy w swoim życiu. God is so loving. He knows how his children are. Ale Bóg jest tak kochający i wie, jakie są jego dzieci. He waits on you. On czeka na ciebie. He waits on me. On czeka na mnie. That's why he has put the He has sent his son on this earth. Dlatego dał tutaj nam swojego ukochanego syna na ziemię. To connect us again to heaven. Abyśmy na nowo byli połączeni z niebem. To breathe his spirit upon us. Aby tchnąć w nas swojego ducha. And you and I, because of Jesus Christ. I ty i ja, z powodu Jezusa Chrystusa. We are born from above. Jesteśmy narodzeni z wysoka. You are not with the spirituality of the Hindus. Nie macie tutaj powodzi Hindusów, muzułmanów. They are God's children. Oni także są dziećmi Boga. But you have, they must be born from above. Ale muszą być narodzeni z wysoka. We must be born from above. Musimy być narodzeni z wysoka. Salvation has come for everyone. Zbawienie przyszło do wszystkich. On this earth. Na tej ziemi. But you have to get the freedom to accept Him. I receive you as my Lord and Savior. Ale ty masz tą wolność, aby wybrać go jako swojego Pana i Zbawiciela. Personally. Osobiście. You must say, Jesus, I'm inviting you, become my Savior. Musisz powiedzieć, Jezus, zapraszam cię jako mojego Zbawiciela. And rule my life. I ty rządź moim życiem, panuj w moim życiu. Everyone has been given that salvation. Każdy z nas otrzymał to zbawienie. But now we must take our personal responsibility to receive our salvation. Ale teraz mamy osobistą odpowiedzialność za przyjęcie tego zbawienia. And when you are born again and you are sure of who you are. A kiedy jesteś na nowo narodzony i masz pewność tego, kim jesteś. You belong to this kingdom. Że należysz do tego królestwa. So Jesus says, I have given you this power. Jezus powiedział, daję wam tą moc. Heaven and us. To rule it, to rule here on earth. Żeby tutaj na ziemi rządzić. You are restored into this power to rule this earth and all that lives in it. Masz odpowiedzialność, aby tą mocą zarządzać tym, co jest na ziemi. And you have seen how I have been doing it. I ty widziałeś, jak ja to robię. Now I give it to you. I teraz daję to tobie. Go and do it. Idź i tak rób. So when I come to pray. Więc kiedy przychodzę się modlić z tą kobietą. I'm not going to say, oh, Bashagula, I'm a sinner, what can I do? No. Nie będę mówił, o, jestem ojciec Bashagula, jestem grzesznikiem, co mam zrobić? Nie, jestem ambasadorem. Czasami popełniam błędy jako ambasador. All the rules of Poland. Nie zawsze przestrzegam wszelkich zasad, które panuję w Polsce. Like the Prime Minister. Nie zachowuję się tak dobrze jak minister. But I'm an ambassador. Premier. Ale jestem ambasadorem. So I touch and I'm giving you a paper to come to Poland. Dostałem papier. Or to come to Uganda in the name of not even the name of Kaczynski, no, in name of the Prime Minister or President. Więc otrzymałem papier, który pozwala mi przybyć do Polski nie przez Kaczyńskiego. And I first put our flag. Ale pierwsze co zrobię, to postawię flagę zwycięstwa. This is our flag. To jest nasza flaga. Polish flag. Polska flaga. But the Polish flag is only a sign of how much power we got from all the Russians and all the Germans. Ale polska flaga jest tylko takim znakiem tej mocy, której odebraliśmy Rosjaninom, czy Niemcom. I stand here and I inform the devil.
A teraz stoję tutaj i informuję diabła. The power which you took, I got it back. Że moc, którą ty zabrałaś, ja ją odzyskuję. Now I'm the ruler here. Ja teraz rządzę tutaj. And you cancer. In the name of Jesus. A ty jesteś oczyszczony. I ty reaguj w imię Jezusa. A ty reaguj w imię Jezusa, rozkazuję ci. Get out of this child. Wyjdź z tego dziecka. Because you are not a ruler of this child. Ponieważ ty nie rządzisz w tym dziecku. And all the nerves in this child. A wszystkie nerwy w tym dziecku. Start working. Niech zaczną działać. Because your sickness or paralysis, you have no room in this child. Ponieważ ta choroba, która cię paraliżuje, nie ma w tobie miejsca. Wyjdź. Amen. Amen. So you are not supposed to be ruled by alcohol. Więc nie powinniście być alkohol nie powinien wam rządzić. You are a ruler of this earth. You are a ruler against tobacco. Wy jesteście zarządcami tego świata przeciwko papierosom. And your prime minister reminds you palenie zabija. A wasz premier mówi wam o tym, że palenie zabija. So don't use tobacco to smoke and kill yourself. Więc nie używajcie papierosów, aby palić i żeby ono was zabijało. Don't take whiskey and it kills you. Nie pijcie whisky i ona was zabija. Don't take coke and it kills you. Nie bierzcie na kokainę, żeby ona was zabiła. And you're not supposed to take a gun and kill. Nie powinniście brać broni i zabijać. Things must not kill us, must not govern us. Rzeczy nie powinny nas zabijać, nie powinny nami rządzić. We are the rulers of this earth. My jesteśmy zarządcami tego świata. Everyone of us. I każdy z nas has a responsibility. Ma odpowiedzialność. To inform people. Aby mówić innym. And to act in the name of God. I mamy, aby zachowywać się w imię Boże. It can't be only the Pope and the bishops and the priests. To nie może być tylko papież, biskupi i księża. We are all filled with the Holy Spirit. Wszyscy jesteśmy wypełnieni Duchem Świętym. And together, but united, not in a confusion. I razem zjednoczeni, bez zamieszania. That's why Jesus chose Peter to be a leader. Dlatego Jezus wybrał Piotra, aby był liderem. Together. Aby zgromadzić razem. And Jesus says, I want to be with you. Jezus powiedział, chcę być z tobą. I give you this power. Daję ci tę moc. Go and talk to people about the kingdom. Idź i mów do ludzi o królestwie. Of God. Królestwie Boga. About your governance here. O twoim panowaniu tutaj. You are managers. Jesteście menadżerami. Money. Money. You can make money. Możecie robić pieniądze. But money must not rule you. Must not manage you. You manage the money. Ty powinieneś zarządzać pieniędzmi, a nie one tobą. Amen? You manage the guns. So, all of us here can manage. My wszyscy możemy zarządzać. And our society can change. I nasza społeczność może się zmienić. It is not too late. Nigdy nie jest za późno. Amen? Amen? All of us and young people have good news for you. My wszyscy i młodzi ludzie mam dla was dobrą wiadomość. You are not going to give birth to the children who have got a syndrome. Nie będziecie dawać, nie będą się pojawiać już dzieci, które mają zespoły. What is a syndrome? Czym jest zespół? Children like this. Dzieci tak, które wyglądają w ten sposób. Why? Czemu? The way we act. To z powodu, w jaki się zachowujemy. Changes society. Sposób, w jaki się zachowujemy, zmienia społeczność. So you, the whole of us who are here, we're going to make a difference. Wszyscy, którzy tutaj jesteśmy, spowodujemy, że nastanie zmiana. We must be holy. Musimy być święci. That's what we're supposed to be. Tacy mamy być. All of you girls, all of you women. Wszystkie dziewczęta, kobiety. You are queens of this earth because you are daughters of God. Jesteście królowymi tego świata, ponieważ jesteście córkami Boga. All of you men. Wszyscy mężczyźni. You are kings of this earth. Jesteście królami tego świata. And what does a king? How does a king behave? A jak się zachowuje król? A child of a king. Jak się zachowuje dziecko króla? Like the way the kings behave. W taki sposób, jak zachowuje się król. And we are children of heaven. Jesteśmy dziećmi nieba. We are princes and princesses of heaven. Jesteśmy księżniczkami i książętami nieba. And in heaven, those people who stay there are holy.
I wszyscy ludzie, którzy tam są, są święci. So we have to be holy. Więc musimy być święci. It's a choice. To jest wybór. Because the devil just say, hey, I give you things here. Bo diabeł mówi, ja ci dam ci tutaj rzeczy. That's what they did to Jesus. Dlatego musisz należeć do Jezusa. Jesus. Jezu. Why don't you do what I want you to do? Dlaczego nie mogę robić tego, co chcę, abyś robił? Change these stones into bread and people will adore you. A zmień kamienie w chleb, a zobacz, dam ci to moc. I give you the whole of my kingdom. Oddam ci całe moje królestwo. And Jesus told us, he said, nie, nie. A Jezus mówi nam, nie, nie. I will do it the way my father asked me to do. Ja zrobię w ten sposób, jaki ojciec chce, abym robił. Czyli... Now, that's what we ask to do, dear sisters and brothers. I o to was prosimy, drodzy bracia i siostry. Do it the way God has asked us to do. Czyńmy w sposób, jaki Bóg nas prosi, abyśmy czynili. And you and I will become world transformers. A ty i ja staniemy się tymi, którzy przemieniają świat. World changers. Którzy wprowadzają zmiany. How? By the power of the Holy Spirit. Jak? Przez moc Ducha Świętego. And the young ones, you are the ones that are going to do it better than us. A młodzi będą to robić niż, lepiej niż my to robiliśmy. For us, we are preparing the way for you to do it. My przygotowujemy wam drogę, jak to zrobić. It will cost you a lot. To będzie was wiele kosztować. I tell you, to be here, it cost me a lot. I bycie tutaj kosztuje wiele. I was at an age of six. Ja, kiedy miałam 6 lat, and I decided to become a priest. I wtedy zdecydowałam, że zostanę księdzem. And you know the baptists. A wiecie, jak to babcie? John, you can't do this, you want to be a priest. Janie, nie możesz tego robić, bo chcesz być księdzem. And even when I wanted to go and swim, he said, no, 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 how can you be naked? A priest cannot be naked in public. I nawet kiedy chciałam iść pływać, powiedzieli, jak możesz to robić? Ksiądz nie może być nagi w tłumie. I became a teenager. I stałam się nastolatkiem. Very beautiful cars, my friends. Moi przyjaciele mieli piękne samochody. Don't touch. A moje przyjaciółki moje miały piękne samochody. Don't touch. One były piękne i było nie mogę dotknąć. And this don't touch is not only for priests or for nuns, all of us. I to nie chodzi, że księża czy siostry nie mają dotykać. Chodzi o nas wszystkich. We are supposed to be virgins of God until we are given the responsibility to do something for God. Musimy zachować dziewictwo. Dopóki nam Bóg nie da tej The fiancés, you are preparing, you're in the seminary of how to become a father and mother in the future. I wiecie, wy jesteście narzeczeństwo, to jest takie seminarium, jak być ojcem i matką w przyszłości. So no union. Nie ma żadnego współbycia. You don't go to bed before you are asked by God to go to bed. Nie możecie iść do łóżka, dopóki Bóg wam nie powie, że możecie to zrobić. And do God's things there. I robić Boże rzeczy tam. So, you don't do your own things. Nie robisz swoich własnych rzeczy. So men and women, you are those who are married in church. Everything you're doing is God's way. God has asked you to do it. Więc kobiety i mężczyzny, wszystko co tam robicie, to jest to dlatego, że Bóg was o to prosi. And Saint Paul says. A Święty Paweł mówi. If your husband asks you to that you should do what you're supposed to do with him, you should do it. Jeżeli mąż prosi cię o to, abyś to z nim robiła, to powinnaś to robić. If your wife tells you, let's do what we're supposed to do, you should do it. Jeżeli żona cię prosi o to, abyś robił to, co masz robić, to powinieneś Because zrobić. Because your body does not belong to you. Ponieważ twoje ciało nie należy już do ciebie. It belongs to man. Należy do mężczyzny. Because the body does not belong to you. Ponieważ twoje ciało nie należy do ciebie. It belongs to woman. Należy do kobiety. But then Saint Paul says, Ale Święty Paweł spoko. There is time for rest. Jest czas, żeby odpocząć. You can't every time, no. Nie możesz robić tego ciągle. There is time to rest also. Jest czas, żeby też odpocząć. Now people are so much sexually activated. They go for there is shops for selling sex, all kinds of things. A teraz jest dużo tych aktywności seksualnych. Są sklepy, w których jest można kupić seks. No. And me, I chose not to marry. I ja wybrałam, żeby się nie ożenić. So I cannot say, let me see, I will see. No. Ja nie mogłam sobie posprawdzać, zobaczyć, jak to jest. Nie, to był koniec.
And it's not easy. I to wcale nie jest łatwe. I tell you. Mówię wam. There must be a sacrifice. To musi być poświęcenie, ofiara. Who is going to help us? Kto nam pomoże? That's what the mother Mary said. How will it happen? To właśnie powiedziała Maryja. Jak to się stanie? And the angel said, the Holy Spirit will help you. A anioł powiedział, Duch Święty ci pomoże. How will it happen that you still as a fiancé? I see some fiancé somewhere. Jak to, wy możecie zastanawiać się, jak to się stanie, skoro, jak jesteśmy narzeczeństwem. Jak jesteśmy pewne narzeczeństwa. That each other that way, but no union. The Holy Spirit will help you. Jak mamy być ze sobą, ale bez współżycia? Yes. Duch Święty wam pomoże. And if it cannot happen, you say, Ojcze nasz. A kiedy to się zdarzy, to mówimy, Ojcze nasz. To jest bardzo ciężko. Help. Pomóż. Hey. And then the Holy Spirit, God will come, as it is in heaven, it will happen. A Bóg przychodzi i będzie tak jak w niebie, tak i na ziemi. So prayer. Więc modlitwa. We have a helper. Mamy pomocnika. The Holy Spirit. Ducha Świętego. And this weekend, we're going to ask you to act. I w tym czasie będziemy prosili was o działanie. You will pray, we shall pray for one another. Abyśmy modlili się jedni za drugich. And command sicknesses to go. Będziemy rozkazywać chorobom, aby odeszły. Ale żeby mieć tą moc, musimy wyznać nasze grzechy. And by the blood of Jesus Christ, i przez krew Jezusa Chrystusa we are already healed. Jesteśmy uzdrowieni. Amen. Amen. So when you go to church, więc kiedy idziecie do kościoła, you go to receive what you have already, what Jesus has already done. Idziecie tam po to, aby przyjąć już to, co Jezus już nam dał. By the blood of Jesus Christ, przez krew Jezusa Chrystusa przyjmijcie swoje uzdrowienie. Przez krew Jezusa Chrystusa you get out of high blood pressure. Pozbędziecie się nadciśnienia. Przez krew Jezusa Chrystusa wyjdziecie z raka. Because sometimes cancer is caused by problems we have in the family. Bo czasami rak jest spowodowany problemami, które mamy w rodzinie. Of course some has come because of war. Oczywiście niektóre są spowodowane wojną. You remember when there was the Chernobyl? Pamiętacie, kiedy było? There was in Russia there was something, the bomb I think took place. W Rosji było Czarnobyl. Kiedy był Czarnobyl. And people told us one day Poland is going to suffer because of what has happened in Russia. I było nam powiedziane, że pewnego razu Polska będzie cierpieć z powodu tego, co się wydarzyło w Rosji. Because their food will be polluted by radiation. Ponieważ jedzenie będzie zatrute, zanieczyszczone. So now we see a lot of cancer. I teraz widzimy, jak wiele jest raków. But the young ones, ale młodzi, in future they will not suffer from this. Nie będą cierpiali na to w przyszłości. They must stop war. Więc musimy zaprzestać wojen. And start loving. I zacząć się kochać. Amen. Amen. And we here, the old ones, we are here to help these young people. A my starsi tutaj jesteśmy po to, aby im pomóc, tym młodym ludziom. And young people. A młodzi ludzie. You are the ones who are going to make a difference. Jesteście tymi, którzy spowodują różnicę, zmiany. It will cost you something. To będzie was coś kosztować. It has cost me something, I tell you. Tak samo jak kosztowało mnie, mówię wam. To remain in my home, aby pozostać w domu. There was music also. Bo w mieście była także muzyka. You see, my house was like this one here, and there was a bar there. A mój dom był w tym miejscu, a niedaleko był bar. Dancing. Oh. Tańce. But that time it was a very good song. We have chosen few. You. You chose me, czasie... I chose you. You have to close those ears. I kiedy słyszycie taką muzykę, trzeba zamknąć wtedy uszy. So receive the Holy Spirit. Przyjąć Ducha Świętego. So can you stand up? Czy możecie powstać? And pray. Pomodlimy się. I'll ask you kindly. Proszę was tak uprzejmie. For this part, you start thinking of, I have sinned. I want the Lord to forgive my sin. Abyście pomyśleli o tym, że Panie, zgrzeszyłam i chcę, abyś mi wybaczył. Że do jutra wszyscy będziemy wypełnieni Duchem Świętym. And many other things begin to go. I wiele innych rzeczy odejdzie. And that is the journey. A to jest właśnie podróż. I will be sharing with you a few things I have seen in my experience as a Christian.
Podzieliłam się z wami kilkoma rzeczami, które widziałam jako chrześcijanie. Podnieście nasze dłonie. Why do we put our hands up? Czemu podnosimy dłonie? It's a sign of humility to receive everything from God our Father. To jest znak pokory, że przyjmujemy wszystko, co daje nam Ojciec. And you want to close yourself our you are there standing on this earth, you and God. I chcesz teraz stanąć na tej ziemi przed Bogiem. No distractions. Żeby nie było za. That's why you close your eyes. Aby wasze oczy, zamknijcie swoje oczy, abyście byli nie rozpraszani. And you, God is in you. I Bóg in jest power w Tobie. Of the Holy Spirit. There is a center in you. There is a centrum, które jest w Tobie. Where God, who is Spirit, comes and is in touch with gdzie you. Bóg, który jest Duchem, przychodzi, aby być w kontakcie z Tobą. And that center in you. A to centrum, które jest w Tobie. Is like air, is like breath. Jest jak powietrze, jest jak oddech. It is in the center of who you are. Jest centrum tego, kim jesteś. And when the Holy Spirit comes and is God and he touches the godliness in you. A kiedy Duch Święty przychodzi, cię dotyka ta świętość, która jest w tobie. So, the Holy Spirit is in you, but not the whole of all that the Holy Spirit is all about. God is God. He has given you a little bit of portion of what he is. Duch Święty jest z was, ale on daje nam tylko taki przedsmak tego, kim on jest. And when you connect with him, that's how he tells you what you should do, the will of God. A kiedy jesteś w kontakcie z nim, to wtedy on mówi ci, co masz robić, wola Boża. So reject some sins. Więc odrzućcie pewne grzechy. And if you don't, you say, Lord, you know how I have sinned. Możesz powiedzieć, Panie, ja wiem, że zgrzeszyłem. Forgive every sin I have committed. Wybacz wszystkie grzechy, które uczyniłem. Those I can remember and those I don't remember. Te, które pamiętam i te, których nie pamiętam. And I have learned some bad ways also for my great grandparents and my parents. I nauczyłam się pewnych rzeczy, złych rzeczy od moich dziadków i od moich rodziców. Now that I am repenting. Teraz, kiedy żałuję. Release blessings upon my family on the father's side. Proszę cię o błogosławieństwo dla rodziny ze strony mojego and ojca. On the mother's side. A także ze strony mojego and matki. Our great grandparents. I naszych dziadków. And I now start a new generation by my confession of sins. I zaczynam nowe pokolenie przez wyznanie moich grzechów. Me and the people that are in my family now. Ja i ludzie, którzy są teraz w mojej rodzinie. We are blessed. Jesteśmy błogosławieni. And I take authority. I biorę autorytet. In the name of Jesus. W imię Jezusa. By the blood of Jesus Christ. Przez krew Jezusa Chrystusa. To command that everything in me that is not good comes out. Aby rozkazać wszystkiemu, co nie jest we mnie dobre, aby teraz wyszło. So you can mention the sicknesses you might be having. Więc możecie wspomnieć choroby, które macie. Out of me. You have no room here. I rozkazać im wyjść z ciebie. One już nie mają tam miejsca. Mention those sicknesses. Wspomnij te choroby. Get out of my lungs, get out of my head. Żeby wyszły z twoich płuc, z twojej głowy. And also the things that don't make you happy. Anger, unforgiveness, fear. A także rzeczy, które powodują, że nie jesteś szczęśliwy. Złość, nieprzebaczenie, strach. Aby wyszły z twojego serca. Because by the grace of being forgiven. Bo przez łaskę przebaczenia I am filled with the Holy Spirit. Jestem wypełniony Duchem Świętym. What is not of the Holy Spirit, get out of me. Niech wszystko, co nie jest z Ducha Świętego, wyjdzie ze mnie. I want to refuse every tumor in my body. Chcę odrzucić każdy guz w moim ciele, which might have been caused by a lot of stress, który mógł być spowodowany zbyt dużą ilością stresu, złością, self-pity, użalaniem się and many other things that a także inne rzeczy. Bad eating, bad breathing, złe oddychanie. So you sickness of cancer, I refuse you. Więc raku choroby ja cię odrzucam. High blood pressure, which might have come because of the pressure on this world, the pressure on this earth, hidden anger, everything that has brought about this pressure. Mogło się pojawić przez złość, która jest na tym świecie. I renounce you out of my heart. Rozkazuję ci wyjść z mojego serca. My heart will have a normal pressure. Moje serce będzie miało teraz normalne ciśnienie.
nie będzie za niskiego ciśnienia. Rozkazuję wszelkim chorobom w mojej krwi, w mojej kości, przez krew Jezusa Chrystusa. Przyjmuję moje uzdrowienie. All the tumors in the head. Wszystkie guzy w głowie. The sicknesses I might have inherited from my great grandparents and my parents. Choroby, które odziedziczyłam od moich dziadków. I will not have generational sicknesses. Nie będzie już pokolenia, które choruje. I stand by the blood of Jesus Christ. Staję w krwi Chrystusa. And the power of the Holy Spirit. I mocy Ducha Świętego. And I command and I renounce all those sicknesses to get out of me and my family. Rozkazuję teraz chorobom i ogłaszam, że te wszystkie choroby wychodzą ze mnie i z mojej rodziny. And every anger and fear in me, i każdy strach i złość, i ona wyjdzie z mojego serca. I will not keep anger. Nie będę już sadness. Nie będę już smutny. I will keep joy. Będę rozraduję się. And peace. I pokój. I see something happening on each and every one of us. I see a rainbow. Widzę, I think God is giving us peace. Not a rainbow of the other one, but a real rainbow. Widzę tęczę nad nami. Close your eyes and be with God alone. Zamknij swoje oczy i bądź z Bogiem samym sam. And let what is not of God, what God did not put in you, come out. We command it to go out. Sicknesses, anger, sadness, all the headaches. I to wszystko, co nie jest od Boga, tego, czego w Ciebie nie Boże, jakieś choroby, smutek, strach, to wszystko wyjdzie. To, co zostało przeprowadzone przez diabła, żeby Twoje życie sicknesses było in the blood. We command it to go. Przez diabła, żeby to nie było coś, żeby nasze życie nie było proste, żeby paralyzowały to, co paraliżuje nasze nogi. Power. Teraz one odzyskują moc. The nerves that could not work, wake up. Wszystkie nerwy, które źle pracowały, teraz się budzą. Holy Spirit, we welcome you. Duchu Święty, witamy Cię. Fill this room. Wypełnij ten pokój. I'm praying and then the Holy Spirit is coming upon you. I'm in a simple way. It might be small air, it might be feeling of laughing, it might be something happening on you. Maybe stomach is shaking, maybe you feel like laughing, maybe like crying. Everyone is going to be touched according to the way you have come. Niektórzy może chcą się sami, że chce się płakać, że chce się śmiać. Każdy otrzymuje w taki sposób, jaki pozwoli otrzymać. Przez minutę, bo trwajmy w milczeniu. To restore your relationship with your family, to forgive every person in your family. Jest to czas odnowienia relacji w twojej rodzinie, aby przyszło teraz przebaczenie. If people are next to you and are falling, you handle them carefully, let them fall and you leave them there. Jeżeli ktoś obok was upada, to pomóżmy im i niech oni sobie tam leżą. Be distracted. Everyone is receiving what something, some touch from heaven. The Holy Spirit is moving in all of us. Nie rozpraszajcie się, ponieważ każdy dostaje to, co ma dostać. Duch Święty porusza się nad nami. Remember, Jesus told us today, I will be in your home. Salvation will come into your home. Pamiętacie, co Jezus dzisiaj nam powiedział? Zbawienie będzie w twoim domu. The priests go around a little bit so that people are following and helping.
A ksiądz może przejść do koła i zobaczyć, czy ktoś potrzebuje pomocy. And if you find your old form, if you find you're getting drunk with the Holy Spirit, you can sit down, sit on the chair so that you... Yeah. Jeżeli czujesz, że masz ochotę upaść, to możesz usiąść na swoim krześle. Touch the blood, oh Lord, touch the Bible, Lord, remove the cancer, oh Lord. Usuń raka. Hey. Derek is worried about your wife. Don't worry, that is... Nikt dziadek się nie martwi o swoją żonę. Yes. Nie martwi się. Each one is receiving what... Każdy z nas przyjmuje, otrzymuje w odpowiedni sposób. Jezus! 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 Yes. Your glory is coming upon all of us. Twoja chwała przychodzi na nas. And after that glory that you feel, that movement, there is also fire to move into your beginning when you are in the mother's womb or whatever is happening in your family, to destroy the bad things and restore the family. A ta chwała, która teraz przychodzi, to także jest odzowienie tego wszystkiego, co było, jak byłeś w łonie swojej matki, żeby usunąć tych wszystkich złych rzeczy, które było. That woman, you leave her there. Maybe you share some situation, maybe she has a pressure, whatever. Going out. The joy of the Lord is our strength. And don't worry, some it might be only a finger. I nie martwcie się, niektórych może być to poruszenie palca. Some you hear the movement. Niektórzy z was doświadczą poruszenia. Każdy jest dotknięty w odpowiedni sposób. And we say, glory be to the Father, i mówimy chwała Ojcu, and to the Son, Synowi, and to the Holy Spirit. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. And we make our prayer through Christ our Lord. Modlimy się przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Amen. Ojca, Ojca, i Syna, i Świętego. Amen.